Cześć wszystkim, pokój Wam. Znajduję się cały czas na ulicy Krakowskiej Przedmieścia, a chciałem Wam powiedzieć dosłownie parę słów o tym wspaniałym budynku, który znajduje się tuż za mną, czyli jest to Pałac Weslów. Ten pałac, tak jak sami, jak znając historię i koncepcję budowania przez szlachtę i magnaterię pałaców, to tutaj właśnie rodzina Weslów zbudowała swój własny pałac. Jednak obecny jej kształt to jest bardziej związany z historią późniejszą, czyli czasów Sasów, i dlatego między innymi widzimy na samym górze, na tym, wydaje mi się, że to jest na czółek, na tym jakby tej części jakby takiej trójkątnej tego tympanonu poniekąd, jest napisane takie PS, to jest Poczta Saska, i z tego miejsca właśnie, jeżeli na przykład Sasi, bo oni także rządzili tutaj w Polsce z Drezna, fakt faktem, ale ta część administracyjna właśnie to musiało wszystko jakoś się komunikować, jakoś to żyć, więc tutaj właśnie był taki jakby punkt bardzo kluczowy, przesyłowy, to po prostu był coś tak starodawny internet, tutaj właśnie przyjeżdżali posłańcy, tu zostawiali wiadomości, wywozili nowe, tutaj też się zmieniały konie, tutaj było bardzo dużo wozów, dlatego teraz obecnie w tym miejscu na przykład znajdują się, znaczy tak jak wprost przed całym Pocztą Saską, czyli przed tym budynkiem Poczty Saskiej, znajduje się miejsce dla taksówek. A kiedyś w tym miejscu stały po prostu wozy i one jechały mniej więcej tak jak ja teraz siedzę i dojeżdżały do Dziekanki, o której mówiłem w jednym z odcinków. I w efekcie czego jakby tutaj musiały zakręcać. Zakręcały tam właśnie przy Dziekance, dlatego tam ten budynek ma takie zaokrąglenie lekkie, no i wracały po prostu tutaj. Natomiast ten budynek także z czasem jakby zmieniał swoje zastosowanie. Obecnie jest na przykład prokuratorią regionalną i jednym tam jest to bezpośrednio związane z wymiarem sprawiedliwości. Natomiast z tym miejscem właśnie, czyli na wprost właśnie Poczty Saskiej i Pałacu Weslów znajduje się ławeczka, która gra, czyli ta ławeczka Chopina, i ona jest bezpośrednio związana z miejscem, z którego właśnie w tym miejscu już był żegnany 2 listopada roku, które już roku pamiętnego, wyjeżdżał stąd Chopin i już nigdy do Warszawy nie wrócił. Wyjeżdżając, był to dzień zwany zaduszkami, czyli też symboliczny moment z punktu widzenia historycznego, ale także z punktu widzenia duchowego. To był też moment symboliczny, bo on opuszczał Warszawę, już nigdy nie wrócić, a był wybitnym twórcą, wybitnym wzorem dla całej właśnie społeczności, a potem jego właśnie muzyka była takim wzorem, symbolu niezależności. I nawet w trakcie II wojny światowej, mimo że była to słuchana muzyka przez Niemców i też lubiana, to był zakaz słuchania i upowszechniania przez Polaków, bo była to właśnie muzyka, która dodawała ducha Polakom. I on właśnie z tego miejsca, mniej więcej na wysokości tej ławeczki, która tam się znajduje, wyjechał i już nigdy, żeby już nigdy nie wrócić do naszego wspaniałego miasta. Co więcej, możemy powiedzieć, tutaj znajduje się tuż obok, jest restauracja Telimena, czyli jest to kawiarnia, w której kiedyś, za czasów też już dawno minionych, w XIX wieku, była to kawiarnia mająca nie tyle walory smakowe, bo najlepsza kawiarnia była oczywiście na ulicy Wiejskiej, ale w tej kawiarni przesuwały się obrazy i codziennie zmieniano obraz, który reprezentował inną stolicę, inny obraz. To było coś mniej więcej jak zdjęcie, które po prostu przedstawiało jakieś miejsce i wszyscy przychodzili popatrzeć w ogóle na te zmieniające się obrazy właśnie w restauracji Telimena. Natomiast z tyłu, nieco głębiej, w szarym budynku pomiędzy właśnie tym budynkiem związanym z Telimeną, a tym związanym z Pocztą Saską, znajdowała się po prostu mała kawiarenka, do której chodził też sam Chopin. Dlatego jeżeli przychodzimy w to miejsce, wspomnijmy o naszym wybitnym kompozytorze, ale o tym też, o tym jak się Warszawa wyglądała w czasach saskich, a nie był to jakiś szczególny czas dla Polski, chociaż w Warszawie była zbudowana oś Saska, czyli bardzo kluczowe rozwiązanie urbanistyczne. Dlatego przychodząc do miejsca, o tym pamiętajmy i odwiedźmy to sami to miejsce, żeby zobaczyć, posłuchać tej wspaniałej muzyki, jaka jest muzyka Chopina, nie tylko z ławeczki. Cześć więc i pokój Wam!